Cześć, witajcie. Zobaczcie, jak zmroziło. Jedna noc taka feralna i wszystkie cukinie poszły. Fasola poszła. Miechunka pomidorowa jeszcze nie do końca, ale czubki zmarznięte. Papryka po czubkach po górze poszło, głębiej jest jeszcze żywa. Tutaj tak samo. Arbuzy niestety całkowicie zmarznięte, podobnie rzecz się ma tutaj z cukiniami. Na szczęście owocom nic się nie stało, trzeba je będzie zebrać. Dynie też zmarzły, już są do zbioru. No widać, że to był przymrozek lekki, nie jakiś mocny. Także owocom nic nie jest. Zobaczymy jeszcze, jak się ma rzecz z kwiatami. Tutaj rudbekie się mają w porządku. Aksamitki trochę złapało, ale jak widać nie wszystkie. Jeszcze niektóre będą rosnąć. Podobnie rzecz się ma z zatrwianami. Tutaj one w środku tak troszkę osłonięte i już jest z nimi nieco lepiej. No ale dalie miały kwitnąć i co? I zmarzły. Zmarzły im czubki, głębiej gałęzie jeszcze są zielone, więc jeszcze coś tam pofotosyntetyzują. Ale najgorzej z paulowniami. Dla nich to już jest koniec sezonu. Koniec. Lipa. Kanny też koniec. Rączniki o dziwo wytrzymały. Tutaj czubki morwy papierowej też przymrożone. Tamarillo czarne. Ale główny pieniek jeszcze żyje. Więc może coś się jeszcze z tego odratuje. No i tutaj czubki w brugmansjach ventricozum. O Jezu. Biedny ventricozum. Do wykopania. Może jeszcze coś z niego będzie. I tutaj drugi gdzieś był. Drugi też całkowicie zmrożony. Przykra sprawa. O dziwo, zobaczcie, abutiliony wytrzymują takie przymrozki. Im nic nie jest. I szkarłatki też. A reszta po prostu poszła w czortu. No trudno. Tak to wygląda. No i ze względu na przymrozek trzeba szybciej zebrać papryki. Bo druga noc, a jest już naprawdę chłodno. Para idzie już z ust. O tej porze dnia, także trzeba je szybko zebrać, bo jak je złapie mróz, owoce, to będą do niczego. A tak przynajmniej jeszcze coś się z nich zrobi. Także biorę się za zrywanie, a na koniec zobaczymy, ile tego wszystkiego jest. No i tak prezentują się zbiory papryki, zebrane tuż przed kolejną falą mrozu. No jest tego około 20 kg. Może później jeszcze zrobię zdjęcie jakieś z wagi, zobaczymy. Ale no, całkiem ładne zbiory. Papryczka jeszcze na pewno spokojnie sobie w ciepłym dojdzie, tak jak pomidorki. Ta podłużna na pewno, nie wiem jak ta, ale ta myślę, że spokojnie da radę. Także co? Trzymajcie się ciepło. Cześć!